Łóżko. Miejsce codziennego spoczynku. Okowa każdego człowieka, w którym wreszcie po ciężkim dniu, na tym łez-padole może się, mówiąc dosadnie, pierdolnąć na poduchę, zasypiając wtulony w objęcia Morfeusza. I nie, nie będzie tu gołych bab. Chyba że chcecie zobaczyć gołego Wiktora. No właśnie, więc zaczynamy. Pierwszy typ to osoba, która zanim zaśnie, musi się nawpierniczać wszystkiego, co popadnie. Nie zaśnie, póki nie zje. Co z tego, że jutro obudzi się cały w paprochach? Nieważne też, że to najlepszy sposób, by przytyć. Trzeba się nawtrążalać, bo inaczej oczka się nie zamkną. Innym przykładem sennego dziada jest osoba, która kręci się jak ruski wentylator po łóżku. Do góry nogami? Źle. Na brzuchu? Koszmarnie, bo nie można oddychać. Lewy bok? Do dupy, bo po nerkach wieje. Prawy bok do kitu, bo potwory spod łóżka mogą cię zjeść. I tak wierci się na łóżku przez godzinę, aż zasypia ze zmęczenia od ciągłego kręcenia. Odwrotnością tej sytuacji jest osoba, która zasypia jak przysłowiowa mumia. Kładzie się i tak jak się położyła, zasypia. I tak całą noc. Jak zwłoki położone na stole w prosektorium. Nawet powieka nie drgnie do rana. Kiedy jesteśmy mali, co wieczór mama lub tata tulą nas do snu. Zostawiają zapalone światło, okrywają kołderką, żeby potwory spod łóżka nie złapały nas za nasze małe, słodkie stópki. Niestety, wielu z nas ten horror zostaje do późnej starości. A przecież i tak wiemy, że nic, tak naprawdę nic tam w mroku nie ma. A tu mamy wieczny dylemat, o który wielu filozofów świata się sprzeczało. Poduszka. Czy ma być jedna, a może dwie? Twarda? Ze wzorem? Miękka? A może w ogóle owłosiona? Każdy lubi spać na innej poduszce, ale czy wyżej? A może niżej? A może w ogóle bez poduszki? Każdy ma inną technikę, ale nikt jeszcze nie doszedł do konsensusu, która z nich jest słuszna. Wśród nas ludzi znajdą się też typy osób, które nie mają żadnych problemów z zasypianiem. Po prostu zamkną oczy, policzą do pięciu i nagle śpią. Możliwość przycięcia komarka w każdej sytuacji to ogromny dar. Jednym z najdziwniejszych typów, z którym większość ludzi boi się spać, jest typ tak zwanego stand-upera sennego. Niby po prostu leży. Popatrzcie, jak słodko śpi. Żeby nagle... zacząć się śmiać w niebogłosy przez sen. Jak głupi. Jeszcze pewnie ma erekcję. No ale tego już nie pokażemy. Erekcja. Czasami lubimy podłożyć rękę pod poduszkę. Tak, bo wygodnie jest. Przytulnie jak w łonie matki. Jednak kiedy poleżymy tak przez kilka godzin bez ruchu i nagle się obudzimy, i co z tego, że rękę ma pod głową, ale jest na tyle zaspany, że ta tragedia potrwa jeszcze dobre kilka minut, zanim się zorientuje. Wracasz po ciężkim dniu pracy. Na nic nie masz siły. Nie masz siły, żeby zdjąć spodnie, kurtkę czy nawet buty. Po prostu padasz jak chłoda na najbliższe miękkie miejsce i... nic. Nie zaśniesz. Masz wrażenie, że nie zaśniesz już nigdy. Wszystko cię boli. Chciałbyś umrzeć, ale nie możesz. A pamiętasz ten moment, kiedy śniło ci się coś tak pięknego, że aż chciałeś, żeby to było prawdziwe? Pamiętasz jej dłonie muskające delikatnie twoje ciało? To przyjemne ciepło, które wywołują tylko najszczersze namiętne pocałunki? No, no właśnie. A to był tylko sen. Nigdy tego nie będziesz miał, rozumiesz? Nigdy!